Co to znaczy, gdy w Nowym Testamencie czytamy, że Jezus przyjdzie jak złodziej? Pierwsze skojarzenie każe przypuszczać, że przyjdzie niespodziewanie i wbrew woli tych, do których przyjdzie. Bo takie mamy skojarzenia z wizytą złodzieja w codziennym życiu, prawda? I to są właściwe skojarzenia. Ale żeby zrozumieć to co Jezus mówi o swoim przyjściu, gdy mówi że przyjdzie jak złodziej, musimy odnotować jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż z punktu widzenia Boga na świecie żyły, żyją i będą żyć tylko dwie kategorie ludzi. Ci którzy do Boga należą i ci którzy się przeciw Bogu Buntują. Nie ma już innych kategorii ludzi. Nie ma nawet jednej innej kategorii, na przykład trzeciej kategorii. Czyli na przykład ludzi obojętnych. Chociaż wiemy, że większość ludzi na świecie uważa właśnie, że nie tylko taka kategoria istnieje, ale że oni sami właśnie do tej kategorii należą. I celem tego materiału jest sprawdzenie, do której kategorii ludzi Jezus przyjdzie jak złodziej, czyli niespodziewanie i wbrew ich woli. Czy może przyjdzie jak złodziej do obu tych kategorii, czy może jednak tylko do jednej z nich? Otóż Jezus przyjdzie jak złodziej. Tylko do tych, którzy do niego nie należą, tylko do tych, którzy są zbuntowani przeciw Bogu stwórcy. I teraz, gdy już odważyłem się postawić taką tezę, sprawdźmy to w tekście Biblii. Spójrzcie na fragment z listu Pawła do kościoła w Tesalonice. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do Was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was Dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czy widzisz to? Na przestrzeni zaledwie kilku wersetów Paweł kilka razy przeciwstawia sobie uczniów Jezusa i mówi do nich: Wy przeciwstawia ich innej kategorii ludzi, o których mówi oni. Przeciwstawia światłość, w jakiej chodzą uczniowie Jezusa, ciemności, w jakiej tkwią ci pozostali. Bracia, czyli uczniowie Jezusa, są synami światłości i synami dnia, a pozostali należą do nocy. I spójrz, ten złodziej przyjdzie właśnie w nocy, w czasie nieświadomości. Oni śpią, a bracia nie śpią, bo bracia nie mają spać mają czuwać i być trzeźwi, czyli postrzegać rzeczywistość taką, jaka ona jest. I znowu, w przeciwieństwie do uczniów Jezusa, ci oni. Będą żyć w iluzji rzeczywistości, w iluzji pokoju i bezpieczeństwa i zostaną zaskoczeni tak nagle, jak na kobietę w ciąży przychodzą bóle porodowe. Czyli jeszcze raz. Samo sedno tego fragmentu informuje nas, że ludzie nienależący do Boga będą zaskoczeni przyjściem Jezusa, i dlatego Paweł mówi, jeszcze raz cytuję: Dzień pański przyjdzie, uwaga, jak złodziej w nocy. Gdy ci oni, mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Ale do braci, uczniów Jezusa, Paweł mówi, że. I znowu przypominam cytat wy zaś bracia nie jesteście w ciemności aby was dzień ten uwaga jak złodziej zaskoczył no i przyznaj czy można jeszcze jaśniej w jednym krótkim fragmencie powiedzieć że do jednych Jezus przyjdzie jak złodziej i ich zaskoczy a do drugich nie przyjdzie jak złodziej i ich nie zaskoczy. Sam Jezus wypowiada się również tak. Pamiętaj więc czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę, uwaga, jak złodziej, a nie dowiesz się o której godzinie cię zaskoczę. Czyli jeśli ktoś się nie upamięta, czyli nie zmieni swojego sposobu myślenia, która to zmiana myślenia z kolei spowoduje, że będzie on świadomy i czujny. Czyli tylko jeśli tego nie zrobi, Jezus przyjdzie do niego jak złodziej. Ale jeśli to zrobi, zmieni swoje myślenie, stanie się świadomy i czujny, to przyjście Jezusa jak złodziej go nie dotknie. Czy też wyciągasz z tego taki wniosek? Jest jednak pewna wątpliwość. Pozostaje ona do rozszyfrowania. A jest to określenie dzień pański, o którym mówi Paweł w zacytowanym na samym początku fragmencie. Czy chodzi tu o fizyczny powrót Jezusa na ziemię, czy może o jakiś Inny dzień w historii. Otóż określenie dzień pana, ów dzień, dzień jego przyjścia pochodzą w pierwszej kolejności ze Starego Testamentu i są określeniami dnia, dnia, w którym rozpoczyna się pewien okres. Okres, w którym Bóg wyleje swój zatrzymany gniew na tych, którzy mu się sprzeciwiają. A dla Izraela, dzień ten oznaczać będzie koniec niedoli i wielką zmianę. Nowy Testament dookreśla ten dzień jako drugie przyjście Jezusa i nazywa go też Dniem Pańskim, Dniem Bożym. Dniem Boga Wszechmogącego i owym wielkim dniem. Jak możemy więc najszybciej, jak to tylko możliwe, przekonać się, czy ten dzień Pański będzie wiązał się z drugim przyjściem Jezusa na ziemię, czy nie? Innymi słowy, czy to ten sam dzień? Sięgnijmy w tym celu do kolejnego, drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, gdzie czytamy tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim? Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. Jakoby już nastał dzień pański. Hmm. I znowu zapytam z nadzieją, czy widzisz to? W jednym bowiem zdaniu Paweł używa aż dwóch opisowych określeń i mówi o przyjściu Pana i spotkaniu z Nim, i utożsamia to wydarzenie z czym? z dniem Pańskim, czyli starotestamentowym określeniem, którego użył już Paweł w pierwszym cytowanym dzisiaj fragmencie. I tu pozwólcie, że niezaznajomionym z tematem końca czasu, czasu, który bezpośrednio poprzedzi powrót Jezusa na Ziemię, Jego drugie przyjście, zasugeruje obejrzenie innych filmów na tym kanale, które to filmy zawierają bardzo obszerne wytłumaczenie tego tematu, a do których linki znajdziecie w opisie filmu. Ustaliliśmy już, jak ufam, że przyjście Jezusa będzie skrajnie różne dla dwóch kategorii ludzi. Dla jednych będzie jak złodziej, niespodziewane i wbrew ich woli, a dla drugich takie nie będzie, bo oni będą rozpoznawali znaki Jego przyjścia, nie będą zaskoczeni i będą oczekiwać tego przyjścia z radością i z nadzieją. Ustaliliśmy też, że przyjście Pana Jezusa i Dzień Pański, Dzień Pana to jest to samo wydarzenie, które będzie miało miejsce na końcu czasu, na końcu tej ery świata. Pozostaje więc jeszcze do potwierdzenia, kim są ci, których Jezus nie zaskoczy. Do których nie przyjdzie jak złodziej. Wiemy na razie tylko tyle, że są to adresaci listów Pawła i że zwraca się do nich wy i że nazywa ich braćmi. Ale wiecie co? Również sam Pan Jezus wypowiada się o swoim przyjściu jako o przyjściu jak złodziej. I ciekawym jest, że mówiąc o tym, wprowadza również temat, uwaga, wprowadza temat szat, w które odziani lub nieodziani będą ci, do których Jezus przyjdzie. Bo to właśnie te szaty będą tym, co będzie odróżniało jedną i drugą kategorię ludzi od siebie. Spójrz, Jezus mówi: Oto przychodzę, jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Jezus mówi też, radzę ci, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna, i tu znowu to samo określenie, Nagość twoja. Dlatego w przypowieści o uczcie weselnej Jezus tak określa rolę tej szaty. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego. Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? A on on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych”. A znowu w opisie zbawionego tłumu w niebie szata jest kluczowym elementem wyróżniającym tych, którzy należą do Boga. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. Podsumowując: tak. Biblia naucza o drugim przyjściu Jezusa, w którym to przyjściu Jezus będzie jak złodziej, gdyż przyjście to będzie niespodziewane i wbrew woli tych, do których Jezus przyjdzie jak złodziej właśnie. Ale jak złodziej, Jezus przyjdzie tylko do tych, którzy, i tu cytuję biblijne stwierdzenia, należą do ciemności i do nocy, śpią. Nie czuwają i nie mają trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość, a wszystko to dlatego, że nie zmienili swojego myślenia i nie odziali się w ponadnaturalne, białe szaty sprawiedliwości Jezusa. I tu dodam, wreszcie, nie narodzili się na nowo z Ducha Świętego. Zaś dla tych, którzy to wszystko mają. Przyjście Jezusa będzie spodziewane i zgodne z ich wolą i nadzieją. Spodziewane w sensie, że nie może nadejść w każdej chwili, ale spodziewane to znaczy, że poprzedzone będzie wieloma, wielokrotnie opisanymi w Biblii i łatwo rozpoznawalnymi wydarzeniami ostatnich kilku lat i miesięcy tej ery świata. Które to fakty dadzą się łatwo rozpoznać w myśl słów Jezusa. A od figowego drzewa, uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź Jego już mięknie i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie to wszystko. Pozwólcie, że w tym miejscu dopowiem, że cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza wymienia wydarzenia końca czasu i ich kolejność. Więc gdy Jezus mówi, gdy ujrzycie to wszystko i teraz wracam do tekstu wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi tak, to prawda. Że uczniowie Jezusa nie znają konkretnej daty i godziny przyjścia swojego Pana, co nie zmienia faktu, że, powtórzę, będą w stanie rozpoznać, że są już w ostatnich latach, a potem wręcz w ostatnich miesiącach przed powrotem Pana. I właśnie o rozpoznaniu tych lat i miesięcy są materiały, do których w linkach w opisie Was. Odsyłam. I pozwólcie teraz na moją deklarację. Właśnie na podstawie biblijnych opisów wydarzeń końca czasu wierzę i przyjmuję dla swojego postępowania, że nie żyjemy jeszcze w tych ostatnich latach, a tym bardziej w ostatnich miesiącach. Choć mogą się one wydarzyć jeszcze za naszego życia. I w związku z cytowanymi dzisiaj wersetami i wieloma innymi fragmentami Biblii nie oczekuje też, że Jezus może powrócić dosłownie w każdej chwili. Na przykład dzisiaj. Na przykład za chwilę. Wierzę więc, że do mnie Jezus nie przyjdzie jak złodziej. A jakie jest twoje poznanie?